Siemano, witam was bardzo serdecznie, jest to pierwszy odcinek na tym kanale, w sumie vlogowy, no i wcześniej nigdy nie nagrywałem vlogu, bo nie było potrzeby, ale teraz nagrywam, ponieważ jadę do Szczypcona, czyli moi drodzy, będziemy jechać dzisiaj do Tuścika, ja wam to pokażę, jak to wygląda, w chwili obecnej jestem na etapie pakowania, łapa, słup i lecimy. Pokażę wam może co spakowałem, a więc tak, ubrania, tam jest FIFA, jakieś wiecie, takie, no ogólnie takie wiecie, rzeczy do przetrwania, tak, w tym Cieszynie u Tuścika, mamy też kurteczkę, w której zaraz będę też się ubierał, no i co, chyba jestem gotowy, nie, turba jest, jem szybko, tu mam obiadek, jestem trochę chory, więc kurde, widzicie te chusteczki, teraz jem obiad i zaraz, moi drodzy, lecimy do Tuścika. Halo, wylądowałem u szefa. Mały unboxing pokoju bym zrobił, co? Dobra. Robię unboxing pokoju, tylko nie wiem, czy będzie dużo widać, bo... To jest pierwszy raz, kiedy będziesz pokazał pokój. Tak? Znaczy, że nigdy nie pokazywałem. Nigdy nie pokazywany? Kurde, dobra, no to pokazujemy. Czekaj, co to jest do oglądania? To jest piękny switch. Mogłeś ten mikrofon dolepić. Mogłem sobie... Twój, nie? Ale ja już nagrywam całego vloga, chyba ten będę nagrywać, wiesz? Przełączyć, co możesz na kilka scen, nie? To ma rację, w sumie szef ma rację. No on dobrze mówi, to jest no, słowo. Wiemy, to jest dobry człowiek. Dobra, a więc co mamy? Mamy świąteczne lampki, ale wiesz, jak mi się dziwnie nagrywa w ogóle ten musisz zrobić ten restart, bo jak to podnoszę, to nie wiem, czy się nie zepsuje dźwięk. Sekunda. Bulson to jest jednak szef i ustawił mikrofonik, więc mamy mikrofon. Co ja tu mamy dalej? Jakiegoś JBL-ka, tu jakieś książki, no. Uczysz się? Nie. Dlaczego się nie uczysz? Szkoła jest nieprzydatna w życiu. Dlaczego tak mówisz? Dużo osób chce skończyć szkołę. Dlaczego tak mówisz? Co robisz? Miniatura. Miniatura? Ale akurat tutaj nie powinieneś pokazać. Nie, no dlaczego nie? Ta miniaturka myślę, że jest koks. Ona jest wrzucona... No dobra, może nie będę mówił, która to jest. No jak widzicie, zaraz będziemy odpakowywać fanarty, więc one będą na kanale Tuścika, więc tam wbijajcie, bo fanarty będziemy oceniać, oglądać, odpakowywać. Ja nie mam swojej skrzynki, ale Tuścik ma, do niego wysyłaliście już, więc mam nadzieję, że też będzie jakiś mój fanarcik mały, wiecie, no fajnie by było, nie? No ale dobra, no i póki co to wyłączam kamerę, bo cringe'owo się z tym czuję. Nie jest kolorowo, widzowie. Nie jest kolorowo, bo jest sporo nagrywania, bardzo dużo, ale nagraliśmy dużo odcinków do was, bo są nagrane... Ja mam trzy. Nagraliśmy dwa odcinki z fanartów. Dwa odcinki z fanartów nagraliśmy... Co jeszcze? Co my nagrywaliśmy? No, to co zaraz nagramy, taki z Mary Kill, włamanie na konto do ciebie, ale to przeze mnie nagrane. Co już pewnie widzieliście zresztą na kanale, bo już było. I mówimy o tym. Minutę, no, ale nie wiem, coś jeszcze nagraliśmy do ciebie vlogowego. A, nie, hardkorowe pytania. Hardkorowe jeszcze, pytania jeszcze. Dwa, tak. Są cztery odcinki. Nie, no już z 10 odcinków nagraliśmy chyba. Możliwe, no. Znają, bro. Więc widzowie, jesteśmy wymęczeni, ale nagrywamy jeszcze dla nas teraz dwa. I później jeszcze może coś dogramy. No jeszcze miały być w ogóle jeszcze w streamy w tym roku, ale no chyba ale się rzuciliśmy z motyką na słońce. No, w sensie ciężko. Ciężko fest. Chcielibyśmy, ale jest to na tyle ciężkie, że nie damy rady lecieć. Kurde, co ja mam z włosami? Więc z tego miejsca się żegnamy. Chyba ja coś jeszcze mam dogram. Ja w ogóle podróż chyba powrotną nagram, bo ja w ogóle nie nagrałem po podróży fajnie właśnie. Ponieważ ja w ogóle nie nagrałem dla was po podróży tutaj. No to było co nagrywać faktycznie w tych busach. No było, nie? Była jakaś podróż do Katowic, co nagram, jak będziemy odkrywać. Kto mnie w ogóle zawiedzie? Do Cieszyna? No. Moje rodzice. Dobra, widzowie, pozdro, lecimy nagrywać. Będę miał tak. Pomysł na film. No. Ty to nagrywasz? Powiedz pomysł na film. Dobra, pomysł na film jest taki. Ty mój... rozwalił tego. Świeżaka. Świeżaka rozwalił. Świeżak zniszczony. Gdzie jest? Tu nie jest świeżak. Jezu, przyniony cały. Uj. Wie, co zrobiłeś? Dlaczego? Gdzie to się wyłącza? Tu? Nam się ostrość łapie, ale tylko jeżeli nie nagrywasz, bo jak masz nagrywasz, to masz autofokus, nie? Tak? No. I tam też wyłączyć jak klipnie sobie. Nie wiedziałem. W każdym razie, co do filmu, bo mówiliśmy o filmie. Tak. Plan na film. Ja nagrywam, w sensie gram w Minecrafta i staram się go przejść, a ty w tym czasie mi rozkazujesz, w sensie, że możesz z bomby powiedzieć mi coś typu wiesz, że masz wywalić coś. Aha! Typu, nie? A ty jakie masz Minecraft dalej, że co? No Minecraft, ale Dave rozkazuje mi... nie wiem w sumie jeszcze jak to zrobię. W sensie, że ty tu coś typu, no... nie wiem, próbuję przejść Minecraft, ale... ale Dave mi to utrudnia, czy coś takiego, nie? Dobra, coś typu, dobra. Nie? Po prostu, no. Dobra. Tylko nie wiem, czy tego nie zrobić na zasadzie takiej, żebyś siedział obok mnie, no. Ale miał zasłonięte oczy na przykład
i musiał się domyślać, w którym momencie jestem, że co mam wyrzucić z ekwipunku, nie? Że jeżeli mi powiedz na przykład, że no to wyrzuć teraz kamienny kilof, a ja nie będę miał kamiennego kilofa, no to masz fejla, nie? Tak, no. Ja nie ten. I na przykład zrobić coś takiego, że masz stoper, że co 30 sekund możesz mi tylko coś rozkazać zrobić, nie? To było w sumie dobre, no. No to możemy to zrobić. I ty z zasłoniętymi oczami na przykład byś miał koło ratunkowe, typu ściągnięcie tego, z opaski z oczu na nie wiem, na 30 sekund, nie? Dobra, no. Żebyś miał taki ten. Druga na przykład, druga szansa, druga karta do zdobycia to na przykład, nie wiem, że dodatkowa, jakby dodatkowe coś, że mam coś wyrzucić częściej niż tam co minutę to, co będziesz mi kazał na przykład, nie? No. Tam co 30 sekund. No i trzecie jakieś koło ratunkowe, takie, nie wiem, typu, że mam ci powiedzieć, co mam w ekwipunku. Czyli jest nagrywany film do Wilsona. Będzie na jego kanale, więc wbijać. Okej, słuchajcie, ja już jestem w domu, wróciłem. Przepraszam, że w ogóle nic nie nagrałem z drogi, jak jechałem do domu, no ale jechałem Uberem, też jechałem tam autobusem, więc po prostu nie było nawet kiedy. Ale myślę, że wszystko wyszło spoko. Ogólnie, u tościka udało mi się nagrać nutę, więc możecie wyśleć dźwięki, ponieważ no nigdy nutek nie robiłem na mój kanał. Teraz zrobiłem, więc ta nutka będzie za niedługo na kanale. W sensie dokładna premiera to jeszcze nie mówię kiedy, ponieważ wam powiem później, ale ona na pewno będzie. I możecie czekać, bo będzie bomba, mówię wam. Jest fajna nuta nagrana, więc na pewno ją wrzucę na kanał. Tylko pytanie jeszcze, w sensie ja już dokładny termin znam, ale wam jeszcze go nie podaję, ponieważ wy póki co jeszcze go nie możecie tak jakby znać, wiecie o co chodzi, mordeczki. No i co mogę powiedzieć, no u Tosta nagraliśmy 7 filmów, chyba 3 do mnie, 4 do niego, więc myślę, że całkiem dość takie pracowite dni w sumie, no bo ja tyle filmów dziennie to w sumie nie robię, nie? Bo to tam były 2 dni tylko byłem. To mi się tu włosy rozwaliły, kurde. I ogólnie wracając z mega śmiesznym panem Uberem, mega fajny pan podwiózł Uberem, który mi opowiadał o swoich sytuacjach w pierwszy dzień w pracy, na przykład jak odwoził 3 bardzo sympatyczne panie, bo ja bardzo dobrze się słuchało tej historyjki i mega polecam Ubery w Katowicach, bo są naprawdę kozackie. Dobra, a teraz ja mam wrażenie, że tutaj ktoś chce się pokazać. Kto chce się pokazać? Halo? O Jezu, to jest prania, pokaż swój świąteczny outfit, pokaż swój świąteczny outfit. Ja nie mam świątecznego. Świąteczny outfit. No jak to nie masz, no przecież proszę zobaczyć. Przecież święta są święta pełną parą, więc może tutaj się to podobać. Czy w ogóle jakie reniferki, fajne masz te reniferki, ty, podoba mi się to. Co znaczy, wesołych świąt. Wesołych świąt, tak, wesołych świąt. A tu, o, hello, hello. Dobra, nie będę go pokazywać, bo się wstydzi, bo to jest kurde miękka faja, jeżeli chodzi o, nie no, żartuję. No ale brat się nie chce pokazać, czemu się chcesz pokazać? Zrobisz sobie ze mnie surfiaczka. Nie zrobi sobie ze mną się. No tak sobie zrobi. Dobra, nie zrobi sobie. Dobra, ja się rozłączam, widzowie. Idę montować te filmy, bo jest to trochę roboty. Widzimy się jutro na odcinku. Nie, ja ten odcinek chyba wrzucę o 8 w sumie rano, więc widzimy się o 19 wieczorem, tak? Nie wiem kiedy to wrzucę, więc jeszcze wam teraz nie mogę powiedzieć, no ale do zobaczenia. Pozdro. Ale widzowie, nie mogę was zostawić bez sekundy nutki, więc macie. O, to jest beat, pod który zrobiliśmy nutę. Ej, ej, tak, beat. Dobra, chwilę wam puszczę, ale później macie całość. Więc teraz skacz, bo ta nuta jest za mocna. Więc teraz skacz, bo robimy mocny trap. Robimy kwit, nawet kiedy pora nocna. Więc teraz skacz, dobra, więcej wam nie puszczam. Wszystko będzie swoim czasem. Więc musicie subskrybować kanał, łapkować, subskrybować. Wszystko robić, jasne? Jasna sprawa? No. Co chcesz powiedzieć? Nic. No! Instagram? Instagram? Promo Instagrama? Uwaga, uwaga, wbijajcie na Instagrama do mojej siostry! Uwaga, jaki? Nie wiem. No jak możesz tego nie wiedzieć? No Jezus, ja swojego znam na pamięć. Dawid, kochany, wbijajcie, bo lecimy do 20 tysięcy obserwujących, a chyba jeszcze 20 nie mam. Więc kto mnie jeszcze nie obserwuje, niech zaobserwuje, bo warto, tak? Warto. Ciebie warto obserwować? Tak. No to nazwa. Lefauser.Weronika. Pokczam, wbijać, dobra, elo, pozdro widzowie. Ogólnie to możecie mówić, co sądzicie o piosence, w sensie wiecie, tam na razie póki co jest tylko refrenik, bo, znaczy, puszczałem wam tylko refren, jest nagrana cała, ale moi drodzy, no całość zobaczycie dopiero za jakieś 2 tygodnie, no jeszcze tutaj nie chcę zadać, chociaż już chyba i tak zradziłem dokładną datę, więc w sumie nie wiem, po co to mówię, ale w każdym razie, jeżeli chcecie więcej takich, jeżeli chcecie więcej takich vlogów, to koniecznie subskrybujcie ten kanał, zostawcie, moi drodzy, łapkę w górę, no a ja w tym momencie lecę, kurde, jeszcze nie umiem tutaj ostrości łapać idealnie na siebie, bo pierwszy raz mam w sumie aparat w łapie, żeby nagrywać takie rzeczy. No ale jeżeli chcecie więcej takich rzeczy, żeby tutaj bardziej sobie pracował, no to łapka w górę, subskrypcja. I widzimy się jutro, do zobaczenia, mam nadzieję, że wam się takie odcinki podobają. Łok tok, to super. Elo.